Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Styczną do okręgu x minus 1 do kwadratu plus y kwadrat minus 4 jest prosta w równaniu. Proszę Państwa, najpierw przekształćmy to równanie w następujący sposób. Zapiszmy, że to jest x minus 1 do kwadratu dodać y kwadrat równa się 4. Teraz zapiszę postać kanoniczną okręgu, którą możemy w tablicy odnaleźć, czyli jest taki zapis x minus a do kwadratu dodać y minus b do kwadratu daje nam promień do kwadratu. No i zobaczmy, że dla takiego zapisu środek okręgu znajduje się w punkcie o współrzędnych a i b, no a promień jest tutaj. To jest promień właściwie do kwadratu. No i zobaczmy teraz, porównajmy taki zapis z takim zapisem. On jest bardzo podobny, tylko tutaj przy y trochę nam nie pasuje. No to ja zrobię małą korektę przy y i zapiszę to w ten sposób, że to jest x minus 1 do kwadratu dodać y minus 0 do kwadratu daje nam 2 do kwadratu. Zobaczmy, że się zgadza. Tu jest jakieś x minus a, tutaj mam x minus 1. Tu jest y minus b, tutaj mam y minus 0. Tutaj mam promień do kwadratu, tutaj mam 2 do kwadratu. To co możemy stąd odczytać? Możemy odczytać, że środek ma współrzędne. Nasze a to jest 1. Bo zobacz, tu jest minus 1, tu jest minus a. No to bierzemy z przeciwnym znakiem, czyli nasze a to 1. Nasze b to 0. Czyli środek ma współrzędne 1 i 0. Natomiast promień ma długość dwóch jednostek, bo to jest promień do kwadratu, czyli 2 do kwadratu, czyli promień to jest tylko to. Zatem możemy teraz naszkicować nasz okrąg w układzie współrzędnych. Zaznaczmy sobie środek w punkcie o współrzędnych 1 i 0. Tu jest punkt o współrzędnych 1 i 0. No i wiemy, że promień ma dwie jednostki długości. No to raz, 2, raz, 2, raz, 2, raz, 2. Tu jest nasz okrąg. I teraz pytanie, pytają się, która prosta jest styczna do tego okręgu. No to po kolei badajmy. Prosta x równa się 1, wezmę jakimś innym kolorem. X równa się 1 to jest taka prosta, która przechodzi przez jedynkę na osi x. I to jest taka prosta. Czy ona jest styczna? Nie, ona nie jest styczna, bo ona ma dwa punkty przecięcia się. Weźmy sobie innym kolorem. X równa się 3. X równa się 3 to jest taka prosta, która przechodzi przez trójkę na osi x. I to jest taka prosta. Ona faktycznie jest styczna, bo on ma dokładnie jeden punkt styczności. Czyli odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź B. Jeszcze sprawdźmy profilaktycznie. C, y równa się 0. To jest prosta, która przechodzi przez 0 na osi y. To byłaby taka prosta. Ona miałaby dwa punkty przecięcia. I y równa się 4. To jest taka prosta, która przechodzi przez czwórkę na osi y. To byłaby taka prosta. Ona nie miałaby punktów wspólnych. Czyli jedyna odpowiedź to jest odpowiedź B.